Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kino na temat, w ramach którego młodzież obejrzała film Fala, będący obrazem ukazującym, jak manipulacja i przemoc może oddziaływać na grupy i otoczenie, w tym przypadku na uczniów. Celem cyklu spotkań jest pokazanie młodemu odbiorcy, że ambitne kino może w pasjonujący sposób opowiadać o ważnych dla młodych sprawach i prowokować gorące dyskusje. Tematem przewodnim jest zawsze ważny z punktu widzenia młodego odbiorcy temat. W Kini Helios drugie spotkanie z cyklu Kino na temat i dzisiaj nietypowy problem, a właściwie typowy wśród młodzieży – przemoc. Postanowiliśmy, że co miesiąc będziemy spotykać się z młodzieżą i rozmawiać o problemach trudnych. W zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o autorytetach, w tym miesiącu zdecydowaliśmy się na temat jeszcze trudniejszy, o przemocy. Wydaje mi się, że temat warty poruszenia, dzięki temu też zaprosiliśmy ciekawych ekspertów, między innymi z Komendy Miejskiej Policji, także panią psycholog z Zakładu Karnego, jak i specjalistów z Centrum Mediacji. Cel spotkań nie tylko wizualny, nie tylko przekaz medialny, ale również i też w pewnym sensie nauka życia, nauka różnych zachowań młodzieży. Dokładnie. Chcielibyśmy, żeby kino było nie tylko miejscem, w którym możemy przyjść na dobry film i na rozrywkę, ale także miejscem, w którym możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego, miejscem, w którym możemy podyskutować, porozmawiać o sprawach ważnych, dotykających każdego z nas. Spotkania cykliczne kiedy się odbywają? W tym roku spotkamy się jeszcze w grudniu, później będziemy mieli przerwę dwumiesięczną i następnie spotkamy się z młodzieżą jeszcze w marcu, kwietniu, maju i bodajże w czerwcu też. Listopadowa dyskusja oparta o tematykę spotkania odbyła się z udziałem ekspertów, którzy mówili o procesie powstawania przemocy, sposobach radzenia sobie z agresją i instytucjach, w których można uzyskać pomoc. Na spotkanie zaproszono Elżbietę Dorosz, psychologa i wieloletnią pracownicę Zakładu Karnego w Grudziądzu, aspiranta sztabowego Sylwestra Lewandowskiego Zespołu do spraw nieletnich i patologii oraz Ilonę Mroczkowską i Arkadiusza Adamka z Polskiego Centrum Mediacji filia w Grudziądzu. Myślę, że to jest taki ogólny temat, coraz szerzej pojawiający się w naszym XXI wieku. Przemoc jest wszechogarniająca, pokazywana w mediach. Tę przemoc dzieci już oglądają bajki, która jakoś tam preferuje tą przemoc, więc media tak samo preferują. Brak oparcia w rodzinie, brak takiego poczucia bezpieczeństwa, dyscyplinowanie tylko dzieci w domach. To wszystko, czy też wcześniej dzieci jako ofiary przemocy, w konsekwencji w życiu dorosłym często stają się sprawcami przemocy. No właśnie, tutaj bardzo ważna kwestia, bo często przemoc jest cool, tak jest pokazywana w mediach, tak jest pokazywana w filmach, tak jest też często opisywana w książkach, bo to nie tylko media jako tako wizualne. I teraz taki młody człowiek nie wie tak naprawdę, co go czeka, kiedy trafi do więzienia. Często nie zdaje sobie sprawy, czym tak naprawdę to więzienie jest? Właśnie ja tutaj ze swojej praktyki, jako praktyki więziennika, wielokrotnie miałam kontakt z młodymi ludźmi, którzy w grupie rówieśniczej, na wolności, byli pewni siebie, dokonywali różnych czynów, które są w niezgodzie z prawem. Natomiast po przekroczeniu zakładu karnego ta bariera jakaś taka pryska jak bańka mydlana, stają się no bezradni i wtedy już wiedzą, że ta grupa rówieśnicza, w której przebywali, no niestety doprowadziła ich do takiego stanu, w jakim się znajdują w tym momencie. I okazuje się chyba, że tam trochę inne prawa rządzą, prawda? Nie tak jak na wolności, gdzie młody człowiek niejako może tutaj podpierać się, wspierać kolegami. Tam siła. I teraz w jaki sposób zapobiec temu, żeby ci młodzi ludzie, bo są czasami na przykład takie wycieczki do zakładów karnych. Tak. To są często przecież młodzi ludzie, 18-19-latkowie, którzy potrzebują, się okazuje, dużego wsparcia psychologicznego, po to są w zakładach karnych, w każdym więzieniu psychologowie, którzy pomagają tym młodym ludziom się jakoś znaleźć w tej nowej sytuacji, bo tak jak mówię, ta grupa rówieśnicza już w tym momencie nie pomoże tym młodym ludziom, także na pewno potrzebują pomocy. W trakcie spotkania młodzież mogła dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w przypadku, kiedy agresja i przemoc zagraża im lub ich otoczeniu. Czy takie problemy przedstawione w filmie na co dzień występują? Można powiedzieć, że tak, bo ludzie są... Ale czy w szkole, w twoim środowisku? W szkole? Często na pewno tak, bo zawsze tolerancja jest na małym punkcie u niektórych rówieśników. Czy takie tematy podjęte w dzisiejszej dyskusji, na dzisiejszym filmie występują w twoim środowisku, w twojej szkole, otoczeniu? Na szczęście nie. Czyli niejako wolne, ale czy coś uczy ten film? Czy coś przekazuje jakąś treść, jakiś sens?
Tak, film uczy, właśnie przekazuje to, iż przemoc nie jest, znaczy ten film uczy nas tego, żebyśmy umieli się sprzeciwić, żebyśmy mieli własne zdanie na temat danej rzeczy. Czyli żeby samemu się bronić niejako, tak? Tak, żeby się samemu bronić, tak. Mhm, czyli jakieś wnioski wypływają z tego filmu, coś może nauczył cię? Że trzeba uważać na niektórych ludzi i trzeba rozmawiać z rodzicami, a rodzice jak w filmie muszą być... Z pedagogami, prawda? Też, z pedagogami. Tutaj w filmie poruszono bardzo ważne elementy, które na co dzień zapewne występują w pracy pedagoga szkolnego, nauczyciela. Czy coś pani wynosi z tego filmu? Może coś takiego, o czym do tej pory pani nie wiedziała? Jak walczyć z taką presją występującą wśród młodzieży, z tą falą? To znaczy, wie pan co, i ja chyba nie odpowiem na pana pytanie, bo mnie ten film zupełnie coś innego uświadomił. Ja oglądając ten film, doszłam do wniosku, że mam ogromną władzę tak naprawdę jako nauczyciel i właściwie to trochę nawet mnie zdeprymowało, bo uświadomiłam sobie, że tak naprawdę jesteśmy władcami dusz nawet tych młodych ludzi. Film może nie pokazuje samej fali, jako zjawiska znęcania się starszych nad młodszymi, bo to akurat nie to zagadnienie. Film pokazuje coś zupełnie innego. Film pokazuje, jak łatwo tak naprawdę mogą się rozprzestrzenić wszelkiego rodzaju idee autorytarne, bo taki był chyba cel tego filmu, żeby pokazać, jak na czym polega mechanizm tak naprawdę manipulacji ze strony tego, który wie więcej, potrafi więcej i tym samym może w zasadzie wywołać skutki, które czasami mu się wymykają spod kontroli, bo akurat ta postać tego nauczyciela pokazuje, że sytuacja go przerosła. On nie coś takiego chciał zrobić, a jednak zadziało się inaczej. I tu chyba właśnie w trakcie dyskusji i rozmowy z młodzieżą podstawowy problem. Co taki młody człowiek, który jeszcze nie ma takiego doświadczenia, nie wie gdzie się zwrócić i właśnie w tym momencie też rola nauczyciela, prawda, przejawia się tutaj w sposób istotny, bo to środowisko, gdzie młody człowiek spędza dużo czasu. Znaczy podstawową rzeczą, to chyba zaproszeni goście też to uświadomili, podstawową rzeczą jest to, że należy rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Skoro nie robi tego dom, bo bardzo często tego dom nie robi, to tak naprawdę to jest ten element, na który szkoła powinna zwrócić uwagę. Ja wiem oczywiście, że bardzo często nie ma na to czasu, dlatego że realizuje się jakieś tam treści programowe, ale jeżeli uczeń ma zaufanie do nauczyciela i przychodzi i rozmawia z nim nie o tym, co było na lekcji, tylko o swoim życiu, to uważam, że to jest największy sukces nauczyciela.